Słyszeliście kiedyś o czapkomanii? O grupie przestępczej, którzy mają wyłącznie cylindry? Albo czapki, jak tam się wygląda. Ten gościu sterownik to hajsownicz, a ten z wąsatymi rudymi to jest podglądacz. Przeciwko nim będzie patrzył właśnie ten oto gościu z tego zielonego helikoptera. Co tutaj robi? Zapytacie. Oto, według moich teorii spiskowych, jest to Infiltrating the Airship. Witajcie, drodzy ziomeczki, ja jestem Michel Sevesemen, a to jest właśnie Infiltrating the Airship. No cóż, jest to jeden z tak zwanych różnych takich prototypów właśnie tej oto typu takich gier, który opowiada właśnie o takim patyczkomanym gościu, który będzie robił różne przestępstwa, a mianowicie dla różnych takich typów. Na przykład dla grupy ISIS. Może to nie jest grupa ISIS, ale to jest ISIS przeciwko ISIS z czapkami. Ale dobra. Co można tutaj powiedzieć? No, bardzo interesujące, ale wciąż nie mogę uwierzyć, że to jest właśnie gra o morderstwach, o patyczkach z kreskówką. No ale jeżeli tego nie zrobię, nie będę mieć do jasnej, ciasnej spokoju. No dobra. Zacznijmy tym razem. Jakiś gościu tutaj przytwierdzony do ziemi. A raczej do skrzyni. Zdzi. To raczej Germania. To już Niemcy są. Już widać, że żył tą tarczę. Co za ISIS? Co to jest? To chyba to już jest ISIS. Zabierają hajsy. Zabierają różne widły. O Jezu, jakieś prototypy tego gościa, którego teraz nie będziemy nim sterować. Moneta jakaś. Fajny helikopter niemiecki. Deutschland, Deutschland, in der Arbeit, in der Arbeit, in der Arbeit. Fajna ta kreska. I właśnie zaczynamy właśnie naszą przygodę. No i co? Mamy tutaj cztery różne opcje. Na przykład pierwsza to jest Era PS, druga to jest Cannot Ball. Myślałem, że Poland Ball, fucking shit. Potem Grapple Gun oraz Sticky Hand. Jak można wziąć Sticky Hunta, skoro mamy na przykład jeszcze z RPS i takimi tam sprawami, a ten typ będzie jeszcze zabawiał się jakimiś kontunami takimi, na przykład zabijmy się teraz kontonem. O nie. O Jezus. Pierwsza akcja charytatywna. Zaraz albo Balling Chain, albo Zero Point Energy. Weźmy od tego. Wow. O nie, sam się zabił. Sam się zabił. O nie. Sam się zabił. No jak to możliwe? Taki nieskomplikowany błąd swojego życia. Nie wierzę. Dobra, ale teraz weźmy sobie Ball in Chain. Przyczepił to. Myślałem, że... Lol. O nie, leci. Misio? To jest Misio? Co to jest Misio? Czy oni to po prostu sobie jaja sobie robią? Czy to sobie jaja sobie robią? Nie wierzę. Nie wierzę. Dobra. Weźmy to sobie na spokojnie i sobie przegrajmy. Fucking shit. Dobra. Już nie chcę tego. Już nie chcę tego. A tutaj Allahu Akbar! O nie. O, troszeczkę ściszę ten. O, trochę tutaj ściszyłem. I tutaj, Misio! Jak to możliwe, Misio? Czy to jest jakieś pojebaństwo? Jakie tako? Dobra. Return to start. Okej. Okay. Więc tak, właśnie już tego kontona mam już za sobą. Teraz zacznijmy... Grapple Jan. Zaczynamy już przy boku. Wow. Joy Puzzer, Extend Informer, Weight oraz Bomb.
Może od bomba zacznijmy. O nie, rośnie. Allah Akbar! Buu! Miał być kapim! Ale się nie udało i jebłot psu w dupę. Zatem zrobimy sobie Joy Puzzle. Interesujące. Zepsuł cały mechanizm i spieprzyli. I spieprzyli całą sprawę. Retry i Extended Form. Co? Serio? Czy to ma być bita śmietana do jasnej chorely ciasnej? Chorery. Miał być cholery, dobra. Oto nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać. Też sobie chyba poczekam. 4 razy później. Zakrywamy się. I co tutaj mamy? Skąd tutaj się klucz się wziął? Przecież tutaj nie miał, nie byłoby, ale... Aha, chyba wzięliśmy. A, bo ja wcześniej wziąłem, dobra, zobaczymy, co to jest pod tymi drzwiami. O nie! Kapsuła? Czy to jest kapsuła? A zobaczmy, co tutaj... wejdźmy na przykład ten. Serge? Nie. Nie wchodź TV, nie wchodź TV, bo to już jest pornol. On nie ogląda pornola. O nie. Zapewnił się, aż zaczął grać w różne takie Stickholm i tak dalej. Ale on tak patrzy. Ej, ty gościu, co ty robisz? Co sperma jest w mojej klawiaturze? A to ty co ty odpierdziliłeś? No to on powiedzi, ja tylko sobie grałem, nic nie mówię, nic nie robiłem. Ale to nie moja sperma, co ty odpierdziliłeś? No i to dead file. Dobra, podteksty jakieś takie. Idziemy dalej po prostu przez rurę. Co my tu mamy? Rubin? Co to za rubin? Wolę wyleciał. A tędy jest do Walult. Do Walta chyba. Od razu do Macika Pensila. Co to jest? O nie, wiaja! No serio, wiaja? Naprawdę wiaja? Dobra. Nie wiem, czy to polata, ale dobra. Wow. My apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. Flock of ducks flew by. Fuck you! Dobra. No. Aha, ten już uciekł, bo... Okej, dobra. Co może być tutaj dobrego? Wizada Magica na pewno nie. Haka na pewno nie. Chociaż w sumie może. Zepsuć to? To chyba nie był najlepszy pomysł co do mojego technicznego sprawdzania tej elektryki mechanicznej, co odpierdzieliło się na wieki wieków, amen. Co potem zestrało się w gacie, a potem sam powiedział Allah Akbar, a potem sam się jebnął i psu w dupę. No dobra. Operator. Chyba najlepszy sposób na to. Paper. A, wcześniej uwolniliśmy. Już tego nie widać. Złoty hełm był. Wow. I teraz... Weźmy sobie z tego Strig Grown. Do mniejszania. Czemu ty wszedłeś pod skaner? Czemu ty to zrobiłeś? Co za gówniarz mały. Germania atakuje. Chociaż jest ich dwóch. Jeszcze tamten snajper był, co tamten z tym kontonem było. O nie. To był chyba ruski. O Jezus. Jak lecą. Jak lecą. Dobra, zróbmy sobie...
tym pancerzykiem chyba sobie zrobię, ale najpierw zrobimy umbrella. Umbrella! A nie, został skoszony! To jest jakieś pojebaństwo jako tako, no. Dobra. A strzel? Z grzybkiem? Wcisnął się z grzybkiem. Headshot. Normalnie headshot? Trafiony został headshot? Dobra, robimy ten power armora. O nie! To już ze Star Wars! Star Wars atakuje! Star Wars! Jebuuuut! Jak powróć, jak przewrócił? Nie wierzę. To już jest... Magic! O nie! O nie! Allahu Akbar! Trzecia wojna secesyjna. Pomiędzy czapkami a Germanią. Ten już trafił sztyletem. Co ty tam pierdzielisz, halo? Z C? To jest chyba księżyc. Prototyp. Weźmy chyba z tym deby. Się ładuje. O nie! Co to jest? O nie. Minie! Promienie! Nasz ludek zginął! No nie. Chciał się zabić? Wieczny odpoczynek, grać im dać panie, a świat wykuista niecha im. Pierdzieli życie! LOL! Przecież to jest gra, nie dzieje się to naprawdę. Prototyp. Okej. Wojacy tutaj robią. Trochę tutaj... Oświniłem tutaj trochę. Okej, już. Mały error. Snajper wysikać się chce. O nie, jak poleciał. Typowy Hitler. Nie rozpoznaję go. To raczej Lenin. Ale lecimy z koksem! Już skończyliśmy najlepszym pozytywem, lecąc gdzieś daleko w świat i robiąc sobie rzeczy, które możemy sobie rozpierdzielić. Dobra, czas tutaj na zrobienie sobie kolejnego, czyli Air Peace. Coś z radyjkiem. I to na górze. Dobra, przestań już pierdzielić takie katy. Knok? Sam coś zastanawiam. Może... Vacuum? Tu. Okej. Nie spojrzy. Rodzina mnie napada. Rodzina mnie napada. Normalnie, no. Dobra. Co tutaj zrobić? Disguise. Wow. Przebiera się za niego. Nie jest rozmowny. To ze szpitalem. Co za dupki po prostu, no. Ta gra jest po prostu nie do zniesienia. Przecież fucking Morgan shit. No cóż. Chcesz zrobić coś, czyli retry. I sobie... Czekajcie. O, okej. I sobie, zrobimy sobie coś z transgeneratorem, czy jako tako.
Okej, już nie pierdziel. Się ścisnął. Czy on w takim pokoju mieszka? Czy mi się tak mi się zdaje, bo ja tutaj nie rozumiem. No ale dobra, lecimy dalej. Glue. Co z tym glue? O nie. We can't do that. Well, huh, man, you do realize how much a solid gold cannon would weigh, don't you? Dude, we totally got enough. Czemu ten mem chodzi? What do you think? A czy się klei? Well, I'm still kind of new here, so I'm not really sure what to say. Typowy agent. Czemu ten typ poleciał? You see that record sign? Where it says record? Teraz już punkt kulminacyjny, no. Right? Let me just help you get across that gap. Agent to już... Ten agent to już po prostu rozpierdziela normalnie wszystkie warunki życiowe, które popełnia. Jak Adolf Hitler lub Józef Stalin. To jest bardzo niewiarygodne. No ale cóż, zobaczmy co ten robo Tails potrafi. Wow! Udało się! Chociaż raz w życiu. Coś ten kodu nie chce pisać. Bone melt. Remote access. Coś mi tutaj nie pasi. Kość na pewno... Przeanalizujmy wszystko. Kość jest po prostu twarda jak każdy normalna kość. Ten typ po prostu to jest taki typ, który ma przy sobie kapelusz, chociaż on należy do grupy ISIS z kapeluszami, a ta grupa ISIS, która była normalna, atakowała tą grupę ISIS, która jest ISIS z czapkami i wszystko doprowadzi do wojny secesyjnej, czyli trzeciej wojny secesyjnej między czapkami, a między Germaniami. Otóż Galdi Gun to coś związanego z Gunem, a coś związanego z tą anteną to już po prostu pierdzielnięcie na wieki wieków. Amen. No ale cóż, remote access. Alright, hacked into their security system. Should be able to open the door from here. Co? Co to było? What the f... To po co? Po co to? No po co to? Po co? Gniatarka zrobili? Po co komu to? A komu to potrzebne w życiu, no? Get the gun. Alright, get to bring out the big guns. Hey, should be good to go now. No co za typ, nawet nie zauważył, że pod tym, za tą ścianą jest nasz typek. No ale cóż, to obalimy. Bone melt. Się rozpuścił? Czyli dobrze zrobiliśmy. To też ma ten, to też ma czapkę? Niby to jest oficer? Szybko. O nie, to już chyba był słaby ruch. Weźmy to z tym. Nie. Co? Jezu! Jak to możliwe? Płaczę! O Jezu! Jak to? Że takie fuck you, bear! A potem jacie! Jezu! Dobra, czyli nie pozostaje nam nic innego, tylko popcasz troszeczkę pajączka. Snopa. Oh, hello, Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Wow. Oh, wait. There's no dokumenty way to get through there. Lots of guys, and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. Co to jest? O Jezus, jaki trud. Dobra, weźmy tą. Się zabił! Dobra. Return to power. Return to power. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine.
Epicko. Co on się pali? Jaki kapelusz! To się z Meksykami! Meksyk, panie, co ty pierdzielisz za głupoty? No nie chcę się ciebie słuchać. Teraz co zrobić? Banan czy sleeping gas? Sleeping gas, o nie! No co za dupki. Nie ja, ale ci. Dobra. Mark Milan. Okej. Allah Akbar! Ruty się znalazł! Bo co jak na grzybach? Nie, ale zabrali. Ty masz problem? Dobra, i to, że masz ty problem, ojo. Już ten zaresztowany został. Tak samo jak ten został aresztowany. Ale chociaż jest łysy, no chociaż coś tam wiemy. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. I się płonie w płoniach. To jestem właśnie ja, ten typek właśnie mówił. Ja jestem tylko lektorem. Dobra. Może sobie zobaczymy na kasztan, bo... Interesujące. Cez! Cez! I'm belly, to fly. Ej, nie potrafię właśnie latać, bo jestem dupkiem takim. Dobra, return to start. I został nam jeszcze... ten oto bal. I've been looking at the numbers here. What do you think? Czemu ten potrzebuje aż dwóch monokli? Główne dowodzenie! Co za O nie, nie! Okej, dziadek się znowu się włamał w filmy akcji. No to zacznijmy sobie ten lasera. Przecież sam się cofnął? Nie wierzę. Dobra, Chair. Jak zamontowali tam? To już nie wiem. Rudy, co za pedał. O nie, tylko nie ty. Nie dzwoń ty. O nie. Teraz logicznie. Co może ten wybić? Wypicie się go! Dobrze, jest dobrze, bez żadnego błędu. No co za debil? Się boisz, że go zakuje teraz tak? Weźmy właśnie te bońsy! Bońsy weźmy! Let's go! Jaki pierd! To jest Dudy Man! Cześć, gościu. Co za typ? Dobra, weźmy co tam jeszcze dobrego. Zobaczmy na Techno Trolls. Teraz mamy spokojny czas. Mamy czas. Zapanuj to! Co za debil? Żeś sam się zabił swoim własnym pomysłem, dobra. Metal spęd. Jaki error! Hello darkness, my old friend. I come to say your mother be. I see czapki. I chipki. Dobra. Nie zostaje nic innego jak tylko odrzut. Rudy w akcji. Jojo, Dirk. Dyryka sobie weźmiemy, no co? Dobra, znano to sposób. O nie, jesteśmy na przykład jak w tym, dobra. Tols. Rudy pokonany. Jestem zwycięzcą! Jestem debilem, jestem kryptodałem, jestem gejem, ale jestem zwycięzcą. To ten typek mówił, nie ja. Jestem normalnym, prostym człowiekiem. A ten to chyba nie, co tam uciekał. Bef up, co to może być?
Mięśnie! Za duże mięśnie, że... No, nie wierzę. Przecież powinny patrzeć jeszcze flaki, no. Nie wierzę, dobra. Dobra. Dobra, troszeczkę rozumu. Użyjmy troszeczkę rozumu. Surprise, what the fucker! A ten czemu ucieka do magazynu? O, jakie dusi! Opena daje! Opena, czyli łapkę w górę. Nie tłumacz się już. I surrender the airship to you. Good work, Henry. Now just get him to us and you'll get your life back. Teraz wybór. Albo rzucić ten, albo misil. No dobra, zobaczmy, co jest po prawej stronie, czyli parachute. Ale go rzucił. No co za debil. Przynajmniej mógłby się zabić, wtedy mógłby po prostu, wiecie, no takie są sprawy. Dobra, co z tym czołgiem? Wchodzi się? Takie i zabiera go. Jej, jeb. Zabierają właśnie władcę. Optional London 2013. Lol. Czołgiem. On jedzie czołgiem. Lol. Normalnie rank BHP czy jako tako. Dobra. Zobaczmy, co jest po tej stronie. A może gdybyśmy dali tutaj missile, pokonalibyśmy ich. No co za tupek. Ten mały gość, co jest tutaj, no to już całkiem dupek z niego. Dobra. Skręcamy kark. Małą kukiełką. I lecą w pizdu. Nie przeżyli. I tak nie żyją, bo są marionetkami. Germania. Niemcy na Żydów. Allah Akbar! Smoke weed every day, to już jest normalny gościu, nowoczesny, czapkomani. I co on robi? Przestępstwa robi. Zabiera sobie hajs, zarabia sobie na życie. Ale co takiego możemy sobie zamiadamiać? To już jest chyba, koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. To już jest materiał właśnie z tej gry. Okej, retro stuff, okej. Zabiliśmy już Sticky Hunta, który jest oczywiście tak zwanym, no można tak powiedzieć, tym, coś związanego z pornolami, takim sprawami, o, kontonem, Cannonball, czyli ten, czyli od, nie od Polandbala, fucking shit, od Rapies, tak, zrobiliśmy, oraz Grapple Gun. No cóż, to chyba na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę oraz suba, z dodatkiem dzwoneczkę, jeżeli chcecie być, abyście byli na bieżąco z moimi odcinkami. No i cóż, no to tyle w naszym dzisiejszym odcinku. Tfu, Jezus, co ja mówię. W tym, w materiale. Tak, tak, to jest material. No, dobra, czas na... Dobra, żegnam się z wami, do zobaczenia i cześć.